do nogi, chodź tu. Chodź tutaj. O, i elegancko, dobrze, więc siema, siema, jestem Ryan Gplay, a to jest kolejny z naszej serii na wschodzie, na mapie Eastern oczywiście. Ze mną oczywiście jest Pershing, witam Pershing, cześć. Dobra, nieważne. Tak, mam pieska ogólnie, nazywam sobie go Pershing, no bo czemu nie. No i jest taki piesek dzisiaj na gospodarstwie, postawię mu drugą budę, no i w sumie spoczko. On się naprawdę z nami nie będzie tutaj działał, ale dam mu trochę tej żarełka, żeby sobie... O, właśnie sobie mu karmy, proszę sobie zjedz troszeczkę. Śmiało, śmiało. O, ale dobry pieseł. Jezus Maria, taki dobry pies. No, więc super sprawa. I z uwagi na to, że ostatnimi czasy naprawdę brakowało mi paliwa, i to dość często, zamówiłem sobie do koleżki takiego, co tam dalej mieszka, po prostu troszkę paliwa. Do niego już dzisiaj przyjechał. Przyjechał. Ciężarówka? Przyjechał? Przyjechała. Ciężarówka. Przez to też już będę mógł sobie normalnie to paliwo odebrać. Zapłaciłem za nie dosyć sporo, ale to wam zaraz pokażę dokładnie co jak, więc dobra, najpierw muszę to wszystko załadować. Znaczy się ogólnie akcja będzie z lucerną dalej, bo chciałem już sobie to zakończyć i ruszyć z pracami pożniwnymi, bo jesień z zapasem, a na jesień chciałem sobie przygotować takie typowe prace pożniwne. Jakieś tam orki, jakieś tam oborniki i tak dalej, więc wiadomo, dobra, potrzebujemy sobie wóz ogólnie, jak właśnie widzicie. I wyruszamy oczywiście. Wyruszamy świnią w dal, bo jedziemy po to paliwo. Z tego co wiem... O, zielak znowu jedzie, siemanko. Siemanko, siemanko. Dobra, sorry ziomeczku. Z tego co wiem, mam do odebrania chyba tam prawie 2000 litrów tego, więc spoko, tylko niestety nie było w takich beczkach, tych dużych tysiączkach, więc miał tylko takie beczki po 500, po 250 i tam po 20 litrów, nie? Więc w sumie wyszło chyba nawet nie 2000, ale półtorej. Bo są dwie beczki po 500, trzy beczki po 250, to jest 1750, no i tam jakieś 200-litrowe parę jest. Ale to w sumie nie, może być 2000 litrów, no, może być 2000 w sumie. Zaraz zobaczycie dokładnie co, jak to wygląda. Ogólnie to on sobie tutaj mieszka, więc niedaleko mam do niego taki dobry, niedaleki sąsiad, można powiedzieć. Dobra, ja sobie tu już zajadę. Okej. Gościa nie ma, ale sobie brałem, pozwolicie, otworzę. Poczekajcie, otworzę sobie bramę. Dobra. I wjeżdżałem sobie po prostu, nie? Beczki powinny być do odebrania już tam ogólnie w jego garażu. Ono jest otwarte, jest, więc spoko. O, dokładnie, jest wszystko co mi potrzeba. Dobra, zatrzymajmy się. Zgaśmy sobie na razie, no i cóż, czas to sobie po prostu załadować. Więc o matko bosko, to chyba wszystko dla mnie jest, tak? Z tego co wiem. Dobra, zacznijmy sobie może od ładowania tych kanistrów. Ta kanistra sobie gdzieś tak położę. Może na... albo dobra, najpierw sobie załadujmy je, a potem sobie poukładam. Co by nie było, dobra, więc spoko. No właśnie, po prostu przewieziemy co nie to paliwo, nie wiem czy w ogóle ten wóz to wytrzyma. Chociaż nie, więcej rzeczy przewoził, także powinien dać radę. No i też bardzo wam dziękuję za wszystkie, na cały odzew pod odcinkiem, naprawdę jesteście super. I w ogóle tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję oraz followka na Twitchu, ponieważ tam się teraz sporo dzieje. Ostatnimi czasy się sporo działo przede wszystkim na pewno. Bo teraz niestety uwaga, troszeczkę taki minusik drobny. Z racji tego, że jest daily. Ja mam dalej limit internetowy, co prawda on jest duży, bo to jest wynosi 500 giga, ale to jest dalej jakiś tam limit. Więc z racji tego, że ten limit powstał, daily zabiera mi tyle pamięci z tego, powiedzmy, pakietu. Wybaczcie. Przez to gadanie mi się głos normalnie krzaczy, nie? Jakąś chrypę mi się robi. Więc zabiera mi to sporo, daily zabiera mi sporo tego pakietu. Dlatego też musimy troszkę ograniczyć streamy, bo streamy zabierają w sumie najwięcej. Taki jeden stream, 3 godziny, to jest około 2 filmów na daily. A nie chciałbym, żeby to tak wyglądało, że rezygnuję z daily na rzecz streamów, bo stream oczywiście... O matko. Nie wiem, co się stało, ale stream oczywiście będą, tylko po prostu w mniejszych ilościach, także jakby co, to się nie martwcie, wszystko będzie na swoim miejscu jak trzeba. Okej, może troszkę, może sobie trochę podsuniemy to tak ogólnie takim sposobem bardzo prostym. Czyli po prostu tak. Dobra, niech sobie stoi jakoś, powiedzmy, w tym miejscu. Spoko. Okej, nie jest źle, trochę mi się pobugowało. Dobra, teraz tak, teraz te 500-ki weźmiemy sobie. O matko, trochę to, wiem, że troszkę to jest, wiecie. O kurde. Troszkę to jest sporo. Postaram się wziąć to na tył, znaczy na środek, żeby to jakoś się rozłożyło. Boże święty. Że to jakoś się rozłożyło, powiedzmy. No i te 500, 250 na koniec, żeby tutaj siebie jakoś też ta
masa siadła, żeby mi też nie poderwało całego wozu, nie? Więc dobra, okej. Tak sobie tylko postawimy, super. No i ostatnia beczunia, to chyba wszystko już jest. Miałem sam czerwone odebrać, ale to są chyba za duże te kanistry. Prawda, mogę wziąć, ale to nie są dla mnie, więc one sobie zostaną po prostu i tyle. Te beczki to były też nie dla mnie chyba, więc dobra. Siadamy, odpalamy i rzecz jasna, jedziemy. Najgorsze, nie widzę tych beczek z tyłu, ale to nic, bo też nie mógłbym sobie pozwolić, żebym miał te beczki z przodu, bo te z tyłu przeważyły po prostu wóz, nie bym się wykrzaczył. Więc po prostu sobie dowieziemy to. No, także ogólnie daily jak najbardziej spoko, mega super to wpływa na kanał, bo bardzo tam widzę, jest dużo nowych osób po prostu, więc super. Bardzo się z tego też cieszę. Jednakże jest problem taki, no, że po prostu te streamy gdzieś tam są teraz rzadziej troszeczkę, i ten pakiet strasznie mi schodzi, bo wiadomo, taki film, powiedzmy, nie wiem, przeważnie z Eastern, no on waży no ponad 10 giga, co nie, więc to jest dosyć sporo, a taki jeden streamek właśnie, który robię, no to jest takie powiedzmy z 20 giga, co nie, w takiej dobrej jakości, że tam wysłać wam, więc no to zależy oczywiście od długości, nie, ale no jednak co jak co, filmy sporo zabierają tego pakietu, no i Eastern, czy live'y na Eastern, czy w ogóle live'y troszkę mogą być na razie przystopowane, bo chcę po prostu wam cały czas na bieżąco te filmy wysyłać. Jeżeli jednak będę czuł, że pakiet naprawdę się drastycznie kończy, filmy będą niestety w 30 klatkach, żeby po prostu zmniejszyć wagę ich i tak dalej. To też ogólnie wszystko powinno się zmienić w momencie, kiedy się przeprowadzę już, ale też tam też jakieś parę miesięcy muszę poczekać, więc jak najbardziej będę chciał się przeprowadzić po prostu, żeby mieć internet stały, światłowodowy, bo ten jest prawda szybki i fajny, ale z limitem, nie mam tu w ogóle możliwości jakby zrobienia innego internetu, więc troszeczkę słabo. Dobra, wiecie co? Ja na razie nawet nie będę się z tym jakoś specjalnie bawić. Po prostu sobie zapcham cały ten wóz do garażu, bo on sobie tutaj będzie stał. O ile to się... nie, zmieści się. Tu sobie ten wóz będzie stał z tym paliwem. Jak coś, to sobie po prostu później to poza odcinkiem, jak już wyłączę sobie kamerę, to sobie po prostu to wyładuję na spokojnie, żeby was tam już tym nie dręczyć. Dobra, teraz tak. Nie, nie w tę stronę, nie w tę stronę. Pies Spider-Man, zobacz co jest, ty. Dobra, jak dotrwaliście tego odcinka, napiszcie hashtag Spider-Man, bo to jest normalnie niebywałe, co ten pies robi. Ja wiedziałem, że on taki jest inny. On od początku był jakiś taki dziwny, nie? Dobra, powoli sobie cofnijmy. Cofnijmy. Cofniemy. Co tam się dzieje? Co tam się stało? Jakiś kamień albo coś. W ogóle ten cofnę? O matko, to będzie trochę... trochę mi to zajmie. Dobra, może zrobimy tak. Widzimy się po prostu, jak to zapcham, nie? Ten wóz do tego i tyle. Żeby nie czekać. Dobra, wóz zaparkowany. Widzicie, trochę pies tutaj pomógł mi odczepić wóz, więc super, Ansko, dzięki. Panie, jak on się nazywał? Pershing, dokładnie. I przekazuję sobie tak, teraz weźmy sobie parę tych tego paliwa. Beczek, czy tych kanistrów, zdankujemy sobie nimi, tam wejdziemy się, ze trzy powinno wejść na ten zbiornik. Jakoś tak. No i zaraz ruszamy oczywiście w pole, przestrząsać dalej i zgrabiać. Także się taki ogólnie jest plan. Chciałbym tą lucernę gdzieś tam mieć z głowy, żeby sobie to elegancko pozbierać. No i wiecie. Okej, okay, jak tam się trzyma paliwo? Jest na fulla, dobra. Spoko, się, to jeszcze nie będzie nam potrzebne na razie. Odstawmy sobie na razie tutaj. Spoko, zamykamy bramę. Albo nawet nie, w sumie nie zamykajmy. Albo nie, zamknę i tak, bo będę musiał. No, halo? Gdzieś ta brama zamyka? O, super. Może troszkę wóz się przytrzaście? Dobra, nic się stało. Tu sobie otwórzmy i będziemy tędy wjeżdżać, nie? Dobra, więc sobie mocno zwlekać, wyjeżdżamy. Pies niestety musi zostać na gospodarstwie, bo będzie nam pilnował krów. Co by nie było. I też niedługo tych krów będę chciał trochę sobie dokupić, więc na pewno jakaś taka fajna akcyjka będzie. Ja sobie pojadę po krówki. Tak myślę, z dwa kursy zrobię sobie, albo będę robić kursy raz na jakiś czas, żeby te krówki po prostu sobie dostarczyć na gospo, bo mam tylko 4, a chciałem tak mieć szczególnie gdzieś koło dyszki na początek. No i potem wiecie, żeby to mleko już tam to się tworzyły tam, nie? Co by nie było. O, tu sobie postawimy przep ogólnie w tym miejscu, więc spoko. No i tu też będę chciał troszkę sobie to zmienić to, żeby jakiś dojazd fajny tutaj był. Powiedzie, że to z tym trochę jest średnio, ale to tam się na spokojnie gdzieś ogarnie, co nie? Dobra, my sobie jedziemy tymczasem. Ta droga mu troszkę się wydaje za szeroka i w sumie taka, nawet taka jest, ale wiecie, ona jest jakby często używana, po prostu trochę się tam ten ślad zmienia cały czas na bieżąco, jakieś tam kombajny i tak dalej, też jest naprawdę
No też to będzie, to nie ugrywam na później. Dobre, ponieważ będziemy mieli jakieś większe maszyny, będzie nam się po prostu lepiej tym tutaj sterowało, nie? Dobra, wyjeżdżamy sobie. Ogólnie ta droga teraz, jak widzicie, ona jest taka troszkę, znaczy nie, myślę, że jest spoko, tylko ona jest troszeczkę z tą trawą, troszkę taka niedokładna. A to po prostu dlatego, że to jest wersja jeszcze przed poprawką tej mapy, więc poprawka będzie jak najbardziej zawierała już drogę tą ulepszoną, będzie troszkę lepiej wyglądać. Dobra, i teraz tak, mamy tutaj trawę lucernę półsuchą. Ogólnie, z tego co wiem, rozłożymy sobie jeszcze tutaj. O, z tego co wiem, jest półsucha, więc teraz trzeba zrobić ją na suchą, co nie? I potem dopiero się tam zgrabić sobie to i pozbierać. Więc dobra, odpalamy, wszystko śmiga. Dobra, i tak, lecimy. Nawet chyba nie będę z tego robić po prostu cienie, bo to jest bardzo prosta sprawa. Jeszcze sobie tam oczywiście, dzisiaj chcę to pozgrabiać. Także pozgrabiamy sobie też również to na odcinku, żebyśmy po prostu mieli już tutaj gotowe. I ewentualnie może jakiś tam rozrzutnik wywieziemy sobie tam, co jest od, u tych krówek, nie ten, na pole. Nawet może na to pole wywieziemy, jak się uda. No bo tam troszeczkę już trzeba tą akcję gdzieś tam rozpocząć powoli, jak ten obornik będę wplatał sobie w te odcinki, bo on zajmie dosyć długo, a wiecie, że no, no co by nie było, na tych polach troszeczkę czasu trzeba spędzić i wyłożenie obornika będzie naprawdę dość czasochłonne, więc trzeba po prostu się z tym jakoś tam no mam pomysł, czy po prostu ten obornik wplatać po prostu w jakieś tam akcje, w odcinki, żeby troszeczkę to ruszyć, bo wiadomo, że bez tego obornika trochę średnio będzie. Dobra, sobie teraz to kręcimy. Myślę, że to koło będzie spoko, będę jeździł, co nie? Raczej tak, to jest najlepszy pomysł chyba, wydaje mi się. No i dobra. Dziękuję też za mega pomysł, jakim wysyłacie pod odcinkiem. Na bank będę chciał jakiś zrealizować. Jeden pomysł, że się też mówiłem nawet na streamach, więc po prostu fajnie, że ktoś tam ogląda, śledzi. Ale to sobie dzisiaj na spokojnie porobimy, jak już będę troszkę, powiedzmy, luźniej, bo teraz widzicie, terminy gonią, zaraz jesień. W jesieni będę musiał się wyrobić ze wszystkim. Czyli na jesień musi być ogólnie już wszystko pozasiewane i ponowożone pierwszy raz. Potem zima, w zimie pewnie porobimy sobie jakieś akcje, nie wiem, może do lasu pojedziemy sobie, trochę poszerzamy sobie na zlecenia u sąsiadów jakieś gospodarki i takie tam głupotki. Coś postaram się porobić, żeby też jakieś tam pieniądze wpadły w tą zimę, bo wiadomo, że w zimę raczej ciężko się na gospodarstwie zarabia, raczej okres ten letni i jesienny jest takim czasem, gdzie zbieramy pieniądze i żeby tą zimę po prostu przetrwać. Ale jakieś tam prace dorywcze, myślę, się też się wydarzą, co by też wam nie było na tych odcinkach nudno podczas tej zimy. Ale nie ukrywam, tą zimę tak trochę skipniemy, takie 2-3 odcinki zrobimy po prostu tej zimy i nic więcej, tylko tyle. Bo wiecie, jak to jest, no nie ma co ukrywać, no zima nie jest zbyt takim ciekawym, nie jest zbyt ciekawa pora roku. A zwykle jakoś tam trzeba też no po prostu skipować, nie? Dobrze, więc ogólnie tak, moim największym problemem zawsze było to, jak chodzi o serię na sezonie, że zawsze dochodziłem się powiedzmy do jednego roku i potem przestawałem grać, co nie? Teraz są pomysły naprawdę, żeby ta seria się rozwinęła i tak dalej, tym bardziej to jest teraz o daily, to jest co robić po prostu, nie? A tym bardziej też jakby ja zawsze sobie wyznaczam tyle do pracy podczas serii, że po prostu lato trwa, nie wiem, 10 odcinków, jesień trwa 10 i tak dalej, co nie? I troszkę będę chciał to sobie troszkę przyspieszyć, dlatego w kolejnym odcinku myślę będzie kolejny dzień. I kolejny dzień to jest kalendarzowa jesień, więc prawdopodobnie wczesna jesień nastanie i może nam się trochę zmieni tutaj kolorystyka tych drzew w końcu, bo fajnie by było jakoś to zobaczyć. No myślę, że spoko. Ogólnie też tak, chciałbym sobie, jak mówiłem wcześniej, zmienić kolorki tych drzew na takie te, co są na mapie ogólnie bez season, ale tylko w lecie, żeby powiedzmy taki kolorek drzew utrzymał się, ale na wiosnę, a ten taki bardziej ciemniejszy, taki bardziej szary kolor drzew, czy takie, wiesz, stare liście, żeby one po prostu były na lato, co nie? Myślę, że spoko opcja, potem te szare zmienią się na pomarańczowo-żółte, jak już będzie jesień, no i jakoś tak sobie to ładnie poleci. A co, to się nie do końca przetrząsa, czy jak to działa? Bardzo za szybko jeżdżę, czekajcie. Chyba jakoś tak. No nie wiem, dobra, w każdym razie sobie to poogarniamy jakoś. Dziwne, że niektóre się przestrzątają, niektóre nie. Ale może dlatego, że jest to jeszcze jest, jakby nie było suche, nie do końca. Chociaż nie. Powinno być suche. Może tak się po prostu wydaje. Nie, ja sobie też sprawdzę spokojnie. O to się też nie martwcie. Dobra.
opuszczamy sobie i ciśniemy. Może być troszkę w sumie tak jest, jeszcze to nie do końca suche. Ale nie, raczej to jest tekstura, która już jest taka sucha. Więc spoczko. Tak, na pewno to już co mamy tutaj przetrząśnięte w tym miejscu, to już jest taka lucerna przetrząśnięta, czy taka półsucha. No i to co mamy tutaj to już jest taka sucha powinna być, nie? Więc to raczej okej. No i co? Zaraz będziemy dociekać po ten. Rokowisowo w ogóle dopiero wstałem. Masakra jakaś. Zaraz będziemy jechać po zgrabiarkę, pozgrabiamy sobie i myślę jakoś tak odcinek ten siebie skończy. Może jeszcze tam ten jeden obrożunik wyjdziemy tam od krówek, co jest w oborze postawione. Ale to zobaczymy sobie czasem, nie? Wiadomo kto jest, różnie może być. Właśnie, w ogóle jest taka ciekawostka. Ostatnio YouTube strasznie świruje z lejkami i subami. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, gdzieś to usłyszałem ogólnie od innych tam twórców. No i patrzę faktycznie, nie? Z rana powiedzmy mam tam 35690 subskrypcji. Wchodzę po południu 6500, znaczy 53650. Więc gdzieś te 40 ucięło. Raczej wątpię, że to było po prostu tak, że nie wiem, zmawia się 400 widzów, ej daję mu suba, że miał trolla. Tylko po prostu to się zdarza niemalże codziennie. Tak samo myślę gdzieś z łapkami, że dobija do 300, potem nagle mam 280, co nie. Potem dobijamy sobie, nie wiem, 400, nagle mam 350, co nie. I jest trochę to dziwne, że gdzieś tam to cofa, więc sprawdzajcie dokładnie, czy te łapki są zostawione. Bo szkoda po prostu, żeby wiecie, zostawicie łapkę, pójdziecie na przykład. No i potem powiedzmy tej łapki tam gdzieś nie ma, nie. Więc to jest, no szkoda, że jakoś tak YouTube działa dziwnie, w dziwny sposób. Ale nie wiem, może to jakiś błąd tych algorytmów ich albo coś tam modernizują w swoich serwerach. No w każdym razie troszkę niefajnie na pewno, że tak się dzieje. No i też chciałem po prostu wam o tym powiedzieć, bo sam też na początku na ten temat nic nie wiedziałem i jak już się dowiedziałem to nie wierzyłem. Ale faktycznie coś takiego ma miejsce, no niestety to działa trochę też to na moją niekorzyść, jak chodzi o, wiecie, o YouTube, nie? Bo człowiek chce się rozwijać, wszystko fajnie idzie, a po prostu sam, cała platforma go blokuje. No niestety trochę taki, minusik z tego powodu się robi. Ale na przykład na Twitchu bardzo fajnie, dajcie radę. Były ostatnio dwa streamy, to na jednym, nie wiem, 200 followków tam przyszło, więc fajnie, bo 200 nowych osób się tam gdzieś udało zgromadzić. Także super, fajnie, że ufacie mi na tym Twitchu, że wierzycie, że te Twitche są, streamy na Twitchu trochę lepsze. No i też mam nadzieję, że po prostu częściej będziemy tam się spotykać, bo atmosfera naprawdę jest przednia, bawimy się świetnie. No i też możemy sobie pogadać, co nie? Więc jak coś, to macie oczywiście link w opisie. Zawsze gdzieś tam o tym wspominam, zachęcam do tego. Bo po prostu dla mnie to jest, co by nie było, no ważne, nie? Gdzie zawsze te streamy chciałem, żeby były u mnie gdzieś obecne w tych live'ach. Znaczy, streamy, żeby były obecne w mojej tej działalności internetowej. Więc wiadomo, wiecie co? Obawiam się, że chyba będę musiał tutaj jeszcze raz przetrząsnąć, drugi raz. Bo na przykład patrzcie, że niektóre rzeczy, które przetrząsamy na kolejny raz, one się robią tak jakby takie półzielone i potem robią się znowu takie, wiecie, jak to nazwać, kurczę. Znaczy mamy zielony, potem jest taki mniej zielony i potem jest taki prawie w blaku, nie? I zobaczę sobie jeszcze raz przejazd, czy będę musiał jeszcze raz przetrząsnąć. Jeżeli tak, to po prostu zrobię cięcie, bo nie ma sensu, żebyście dwa razy to oglądali. Ale dobrze, zobaczmy sobie tutaj, nie? Nie, no bez kidu, trzeba jeszcze raz przetrząsnąć, nie? No nic, dobra, w takim razie to ja sobie zrobię jeszcze kółeczko i powiedzmy przywitam się z wami jeszcze raz, jak będę już po tym przetrząsaniu, także widzimy się po prostu za chwilkę. No dobra, słuchajcie, zanim przejazd właśnie sobie kończę i miałem rację, no niestety trzeba było drugi raz to przetrząsać, jak widzicie już jest wszystko teraz jednolite, przetrząśnięte jak trzeba, więc wolałem po prostu nie ryzykować, żeby tam coś zostało, myślę, że teraz powinno być to jak najbardziej spoko. Dobra, nie zwlekając, po prostu od razu podnosimy, szybko składamy sobie i jedziemy po prostu, bo ser za buraki, a tak jest jakieś uschnięte chyba się nie przyjęły na tym polu. Szkoda, spory kawałek pola. No, więc jedziemy sobie teraz od razu po zgrabiarkę. Zgrabiarka to jest chyba, jeszcze nie widzieliście, w sensie tylko na prezentacji ją widzieliście. To jest ta, która była tam koło kombajnu schowana, więc zaraz wam ją dokładnie pokażę. Jedziemy sobie, ta droga naprawdę jest spoko, nie? Tej drogi mi to wciul brakowało, ponieważ tak musiałem jeździć asfaltem, czym tędy jeszcze powiedzmy tłuc się, a to mam od razu bliziutko na pochodź w sumie. Droga chyba ta sama jest, nie? Tylko że tam jadę asfaltem, więc w sumie teoretycznie powinno być mi lepiej. Ale jakoś tędy sobie polem jeździł po prostu tak na zaplecze od razu na to gospodarstwo, nie? Myślę, że wychodzi nawet spoko.
No i ogólnie jak mówiłem, tutaj będę musiał trochę sobie to pole przestawić, żeby tu taki placek sobie mi zrobić, bo póki co to już trochę nie jest potrzebne. Okej, przejdziemy sobie tędy przez stodołę. I pewnie tą lucernę będę też jakoś kostki prasowe, sobie tam gdzieś też sprawdzę, czy w ogóle te kostki jakoś się tam przyjmą. W sensie, czy ta prasa przyjmuje lucernę, ale zobaczymy sobie tam później. Ale zostawię sobie w tym miejscu. Będę jakoś z tym, wiecie, pierdzielić, kombinować tego. Dobra, i tak. Zrobimy sobie na początku ogólnie w ten sposób, że ja sobie to wyciągnę. Bo raczej chyba nie chcę się potem z tym kręcić. Dlatego sobie wyjdę i po prostu sobie to, delikatnie mówiąc, wyciągniemy na tą stronę. Co, on zgasł mi? Nie wiem. No nie, no ten farmik to jest po prostu do. To C. Wiecie, co zawsze mówię. Dobra. Okej. Podnosimy sobie. Spoko. Na powolutku tutaj jakoś sobie wejdziemy. Czy tam na razie tutaj nie zmieści się? To się nie mieści. Dobra, może tędy prawdę sobie. Jakoś tak, bardziej. Dobra, teraz poszło. No, więc spoko. No, ten farnik ma trochę takich minusów, niestety. Może w końcu naprawię to gdzieś tam w nowej edycji, o ile nowa edycja w ogóle farminga wyjdzie. A, i też propos kabiny. Myślę, że w kolejnym odcinku sobie już zrobimy ten remoncik. Troszeczkę odnowimy sobie kolorek, może jakiś delikatnie zmienimy sobie go. Bo wybraliście kabinę. Większość chciała lubsko albo... Albo czeską, więc w sumie spoko pasuje i raczej to lubsko wezmę, bo też to będzie bardzo spoko pomysł na to, żebym mógł sobie troszeczkę w kabinie pojeździć, ale wiadomo, na wiosnę czy na jesień przyda się troszkę już temperatury będą spadać, więc pasowałoby jakąś kabinę sobie strzelić, żeby nam nie wiało, bo to wiadomo, wiosna, czy co my z wiosną, w jesień zawsze wieje, no i też temperatura spada, więc troszkę słabo, żeby mi tutaj tak wygwizdało na tym. No, rozłożymy sobie elegancko, że mi wygwizdało na tej, na trzypeku, nie? Bo szkoda by było. Dobra. Odpalamy i spadamy, nie? To jest chyba bez napędu. Tak, nie trzeba nic napędzać. To po prostu by tylko postawić i powinno już ogólnie działać. No tak, zapomniałem, że to jest słup. I znowu pognę, kurde. Pognę sobie sprzęt. Ogólnie sprzęt ten taki, jak widzicie, spoko jest. Szeroki, więc fajnie, bo naprawdę mi to będzie odpowiadało, że to jest to pięcioramienne. Ogólnie siódemka, wiadomo, jest taka ciągana, ale siódemka to trochę jednak sporo z tym zamieszania było, więc raczej wolałem sobie tego zaoszczędzić i po prostu lecieć samą piątką, bo to jest po prostu bardziej zwrotniejsza, lepiej mi się po prostu tutaj jakoś tam to zgrabia, nie? Więc fajnie. Tej lucerny jakoś specjalnie dużo nie będzie, ja w sumie to będzie kilka kostek po prostu, bo nie dość, że ta łąka w ogóle nie była nawężona ani razu, to jeszcze problemy tego typu, że to jest słaba klasa, bo z tego co mi chyba nawet najgorsza. Dlatego też na trawę myślę, że to będzie spoko, chociaż też się jakoś długo z tym nie będę bawić. A, też pytacie, czemu tutaj trawa nie rośnie naprzeciwko tego, naprzeciwko tych łąk. Ponieważ działa tak, że to co widzicie, to jest pierwsza faza wzrostu po prostu trawy, a że ja mam cały czas dzień odpalony i to nie ten sam dzień, no to raczej wiadomo, że ta trawa nie urośnie po prostu teraz i wszystko jest zależne od sezonu, jak to się ułoży, więc pewnie gdzieś na wiosnę ta trawa sobie tutaj będzie, nie? Bo na razie jej nie ma, bo ona dopiero zaczęła, jakby dopiero została posiana przez sezon, nie? Myślę, że rozumiecie, co mi chodzi. Dobra, okej. Tak będzie spoko? Bo tak będzie okej. No, tak będzie okej. O Jezus Maria, poniosłem. Na całe szczęście to jest mądra zgrabiarka. No i tak sobie będziemy istnieć. Więc cóż. Odcinek taki troszkę z sianokosami, można powiedzieć. Chociaż bardziej to teraz lucerna niż siano. Ale sucho lucerna bardzo dobrze się sprawdzi u naszych krówek. Więc będę w sumie spoko okazję tego, żeby sobie przetestować, jak te krówki działają. Na pewno też będę chciał krówkom dać nową uprawę dodać tam, w sensie, bo tam jest świeża kukurydza, świeża kukurydza ogólnie jakby dla nich, a będę chciał sobie zamienić to po prostu na kończynę, nie? Ewentualnie może dodać kończynę nawet, bo zawsze to będzie troszkę lepiej wyglądało niż tylko tam jakieś dwie, trzy uprawy nowe, bo jest ogólnie do krówek dodana sucho lucerna, sfermentowana trawa i jeszcze jakieś tam inne bajerki. Zaraz wam dokładnie powiem co i jak. O, dokładnie pokażę. Proszę bardzo. Więc u krówek jest tak: trawa, siano, sucho lucerna, świeża kukurydza i sfermentowana trawa, nie? Tu mamy WCS fermenty, czy coś sfermentowane, marchewka
I oczywiście maize silage, czyli po prostu kiszonka z kukurydzy, nie? No i tam jeszcze TMR zwykły. Więc wiadomo, że to jest raczej takie... o, sorry za mikro, trochę sobie oddalę go od tego. To jest raczej takie dosyć intuicyjne i proste. Co do tej marchewki, też będę chciał sobie gdzieś tutaj zasiać. Prawdopodobnie można nawet gdzieś na tych polach będziemy siać marchewkę, żeby sobie troszkę urozmaicić ten cały zbiór. Niestety, ale jak chodzi o marchewkę, dostępne będą tylko duże maszyny, więc niestety będę musiał sobie wynająć po prostu jakiegoś sąsiada, który będzie mi tutaj działał, ale pewnie sobie po prostu wynajmę sam sprzęt, żeby już tam nikogo nie gonić, bo ta seria jest na singlu, a nie chcę jakieś, wiecie, robić roleplay coś takiego, więc pewnie będę musiał sobie sam tą marchewkę wykopać, ale to tak myślę dosyć spoko będzie ogarnięte, także o to się nie martwcie. Gdzieś tam sobie to podziałamy, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Zresztą nie wiem w ogóle, czy ta marchewka będę mógł ogólnie nawet zasiać gdzieś marchew. Jest ogólnie. A dobra, a kiedy możemy siać marchew? Kalendarz. Marchew możemy już siać. O, no to zarąbiście. Ale zbiór mamy w lecie ogólnie, tak? Więc w sumie jakbyśmy nasiali na wiosnę, to możemy ją zebrać wtedy w lecie, nie? Więc chyba dajcie znać, kiedy zasieje się marchewkę. Bo wydaje mi się, że marchewkę można zasiać na wiosnę, nie? Raczej na zimę siać chyba nie ma sensu, bo jeszcze by przymarzło czy coś. Dobra, mamy pół zbiornika paliwa. Teraz na to paliwo będę strasznie patrzył, bo się okazało jednak, że to paliwo w farmingu jakimś cudem schodzi, więc super. Mam chociaż co robić, nie? Że o to paliwa trzeba dbać, tankować sobie to faktycznie. Więc fajna sprawa. No, także dla was zadanie na dzisiaj to jest oczywiście napisanie hashtag Spider-Man i oczywiście napisanie mi pomocy, czy będę mógł sobie czy trawę, czy marchewkę sieje się na jesień, czy na wiosnę. Bo ja raczej na wiosnę zasiał, ale w sumie warto gdzieś tam to sobie zaczerpnąć poradę od ekspertów, nie, czyli od was, bo tam by warczyli się tym częściej. Znaczy, po prostu to się znacie, nie? To by nie było tam, też większość, że większość z was jakieś swoje gospodarstwo w realu ma. Także może mi tutaj sobie troszkę pomóc, bo ja tutaj taki troszkę, może nie mieszczuch, ale wiecie, mało się na tym po prostu znam, nie? A skoro ta seria ma być fajna, to chcę, żeby też wasze komentarze jakoś tutaj przesądziły o tym, o tej serii, jak ona ma sobie wyglądać, nie? Póki co bardzo mi się seria podoba, więc super, też się również cieszę z tego powodu. No i mam nadzieję, że jakoś utrzymamy sobie ten stan tego, więc nie będzie chyba aż tak źle. Dobra, ogólnie bardzo fajnie się zgrabia, super, bardzo się cieszę, że wziąłem tą zgrabiarkę, myślałem, że będzie wolniej, a tu bierzemy naprawdę duży kawałek, więc super sprawa, bo naprawdę kilka pozbijanych po prostu rur do kupy z jakimiś prętami i naprawdę kozacko nam się tutaj zgrabia. Mega zadowolony jestem z tej zgrabiarki, raczej ona z nami zostanie na dłużej, bo naprawdę ma dużą szerokość roboczą, a co jest dla mnie po prostu teraz ważne. A, pytać jeszcze kombajn. Jaki kombajn wybrałem i tak dalej? Oczywiście jeszcze kombajnu nie wybrałem. Mam dwóch faworytów, ale tam trzeci na horyzoncie się pojawił, więc zobaczymy sobie, raczej między tymi dwoma wybiorę, ale jakimi też wam nie powiem. Zobaczymy dopiero w następnym tym sezonie. Jak już sobie na wiosnę będę sprzedawał ten kombajn, a będę kupował nowy, co nie? Bo chciałem jednak coś nowego. Jeżeli macie jakieś swoje typy, to oczywiście posyłajcie mi. Fajnie, żeby za nim jakiś też taki forsz duży czy coś, bo chcę kombajn, co ma co najmniej 4 metry headeru. Ale taki jest też średniej klasy, żeby nie dać jakiś duży, nie? Bo jakiś taki duży to sobie zrobimy później, na kolejnym sezonie, a teraz po prostu chciałbym mieć jakiś taki z małego przejść na średni i potem średniego na duży, co nie? Myślę, że to raczej wyszłoby logicznie, nie? Więc Forge to ogólnie jakiś tam, no gdzieś może będzie, ale na pewno nie teraz, nie? I też nie chcę bizonów, ważna sprawa, nie chcę bizonów, ponieważ bizony są przejedzone, szukajcie czegoś innego, fajnego. Tam też piszcie jakąś niwę, to sobie niwę sprawdziłem, ale ona troszkę mały header ma, więc coś trzeba pokombinować, nie? 4-metrowy najlepiej byłby, najlepszy byłby kombajnik. Jak ktoś, to posłuchajcie linki oczywiście w komentarzach, co nie? Bo ja sobie tam po prostu patrzę, więc w komentarzach można posłuchać linki, także posłuchajcie, coś śmiało, nie? Myślę, że to będzie spoko wtedy. Ej, dobra, w takim razie 3 pokosy wyjdzie, nie, 4 pokosy, bo to jeszcze na wyjdzie z tamtej strony, więc całkiem spoko. Troszkę sobie w ogóle może tak odjadę. No, odradę sobie troszeczkę, żeby tam móc zbierać z drugiej strony. No i będzie spoczko. Dobra, walę sobie jakieś screenka i zaraz do was wracam, nie? No i wracamy oczywiście. Kontynuujemy oczywiście nasz ten zbiór tutaj. Znaczy ten zbiór, raczej po prostu
zgrabianie tego. A, i też taka ciekawostka, może zapytanko. Czy chcecie, żebym to po prostu, nie wiem, zebrał luzem, czy sprasował? Będę to w sumie sprasował, w jednym odcinku to po prostu ogarnął sobie szybkości, żeby się z tym nie bawić. Jeden odcinek, my chcę fuch, tylko i wyłącznie to i tyle, nie? Raczej nie będzie chyba z tym problemów. Kurczę, jeszcze się mam dopornić do więzienia. Może mi się kogoś uda też to zrobić w miarę szybko. Ale w sumie to wywieziemy sobie tylko na tym. Wywieziemy sobie za... Ale wiecie co, poczekajcie. Żeby tak nie było, że tak jeżdżę. Pojedziemy sobie na koniec pola. Zgrabimy sobie tam. Wiecie, w jedną stronę. Odmiedzę po prostu i tyle, bo tutaj trochę taki niepełny pokos tam wychodzi. Troszkę jest takie pole to nieporemne. Więc Lipton. Pojedziemy sobie tam, no spokojnie. I sobie to ogarniemy, żeby nie jeździć oczywiście dwa razy. Nie? O, to w sumie, to mogę trochę puścić. Troszkę może być ciężko. Ale jakoś tam sobie damy radę, powiedzmy. Tylko, że właśnie odmiedzę łapał mi trochę też trawy. Przez co miałem problem tego typu, że nie mogłem po prostu sobie tej trawy jakoś tam pominąć i musiałem tą trawę wykosić. No i teraz ona mi się gdzieś tutaj wplątała się w te wszystkie pokosy. Dobra. Cofamy, odbijamy. Tak, gram teraz trochę z trzeciej osoby, ale to dlatego, że po prostu widzę dokładnie jak to leci, bo nie chciałbym też niczego pominąć, że potem nie mieć jakichś tam, wiecie, też no braków, czy coś, co po prostu zostało na polu, co nie? Chciałem wszystko ładnie wysprzątać, żeby nic nie zostało. Dobra, myślę, że to jest spoko, bo my teraz o tej miedzy, jak tutaj robię. No, myślę, że to jest spoko, okej. Okay. Tym troszkę zostanie w sumie, taki większy pokos. No, to mogę trochę jeszcze pojechać w tą stronę, ale zaraz się to nam zwęży, więc w sumie prawda, tak to powinno złapać w jakiś sposób. A, myślę, no, że to będzie, więc spoko. No i cóż, naprawdę powiem szczerze, że to daily naprawdę daje mi taki power, nie? W sensie wasza reakcja na to daily daje mi taki power do robienia tego daily i uważam, że no, jeżeli teraz naprawdę internet będzie dał radę, to po prostu ja wam będę to wysyłał na bieżąco. Może sobie poczekajcie. Jeżeli chodzi o daily, to sobie ten internet nie jest tak, że mi go brakuje, tylko on po prostu zwalnia. Więc prawdopodobnie te filmy po prostu będą się dłużej wysłały. Ale tak co by nie było, to film i tak by był gdzieś tam, powiedzmy. Więc to w sumie spoko. Dobra, składamy sobie i ruszamy dalej. Wiecie co, nawet nie będę odczepiać tego czypeka od zgrabiarki. Tylko po prostu sobie podłączymy Belarusa do rozrzutnika. Dokładnie, do rozrzutnika. No i chciałbym, żeby tym Belarusom troszkę porozwozić. Ogólnie to sobie rozwiniemy na to miejsce tutaj właśnie, gdzie mamy ściernisko. Bo też tu będę chciał sobie coś tam posiać i tak dalej. Bardzo możliwe, że nawet gdzieś któreś z tych pól przeznaczę na kukurydzę, a drugie przeznaczę po prostu na jakieś pole użytkowe. Bym mógł po prostu sobie gdzieś tam działać lepiej. No i też chciałbym gdzieś w tym miejscu zrobić jakiś silos. Można ten silo zrobić w tym miejscu tutaj, żeby był blisko krówek. No wiecie co chodzi, coś tam sobie porozkminiamy, nie? Czekajcie, z tej strony wystaje, więc muszę tak bardziej tędy wjechać, no, tak bardziej tą stroną. O, jest spoczko, wjeżdżamy sobie. Dobra, oczywiście do mycia wszystko zostaje, więc sobie tutaj cofnę po prostu o tak pod Kershera, opuścimy sobie. Gasimy. Gdzie jest nasz Belarus w ogóle? Belarus chyba stoi tutaj w tym. W garażu. A, tu stoi, okej. Okay. Tak, tutaj tur do remontu cały czas. Gdzieś tam jeszcze tutaj akcje bornik będzie potrzebny. Ogólnie myślałem, czy może by nie rzucać widłami po prostu tego. O Jezu, Persznik, uważaj, bo nie chcecie przejechać. Dobra, między kłami. Udało się jakoś nie przejechać go. Chciałem po prostu tutaj na pewno działać sobie z tym turem, a teraz może sobie po prostu doładujemy, żeby powiedzmy był pełny ten rozrzutnik, to doładujemy sobie najzwyczajniej w świecie. Oj, tu się to muszę tak odjechać, wybaczcie. Doładujemy sobie może teraz widłami szybkości, żeby tam nic nie zabrakło. Nawet nie podłączałem nic, więc tylko wiecie, na szybkości tak sobie jakoś ogarniemy to. Dobra, teraz tak. Z strony pójdę, tam będzie mi łatwiej. Kable, wałek, dobra, gdzie mam teraz widły? Muszę chyba przejść. Ja nawet ich chyba zostawiałem koło obory. O, wodę w ogóle trzeba przywieźć jeszcze, masakra. To wodę to też będzie... Ej, gdzie to zostawiłem? A, tu są, dobra, nieważne. Zawsze nie zapomniał, po prostu gdzieś chodzę sobie po tym gospodarstwie. Może trochę żarcia dorzucić im trzeba?
O, żarełka? A, macie już trochę, dobra. Tu sobie wysypię, jakby co. Okej. Dobra, więc idziemy sobie na szybko narzucić to. Okej, spoko. No, trochę większe. Widzę, weźmiemy sobie. Jeszcze dalej. O matko, sobie się sypie się, dobra. Spoko. Jeszcze tu, że wiecie, już cały ten, nie bawić się po prostu z połówką. Tylko sobie po prostu dorzucić. Nawet nie wiem, ile tam sobie tego wchodzi, ale trochę to jest akurat sporo. Bo mamy te burty rozszerzone trochę z desek, tutaj widzicie, dołożyłem. I na rzutnik będzie to jest spoko. W ogóle właśnie, propos rzutnika. Mam kozak rozrzutnik dwuosiowy, tandem. I prawdopodobnie, aha, dobra, już jest full. Prawdopodobnie po tym będziemy sobie też tam go używać. Więc super sprawa będzie, jak sobie ten mi się gdzieś skończy. Dobra, zabieramy sobie widły naprzód. Jest full? Jest full, 5200, więc spoko, dobra. Teraz tak. Jedziemy sobie od tej strony od miedzy, rozrzucimy sobie troszkę tego obornika. Myślę, powinno pójść w miarę szybko, więc to nie powinno być jakoś z tym problemu. Dobra. No i ruszamy sobie elegancko. Nie no, piękna sprawa, super. Niedługo też ten obornik będzie jakoś tam większą akcją. A właśnie dużo osób obstawiało, że no to teraz na 100% będzie obornik. 100%, nie? No ale wiecie, lucerna schnie, nie chcę, żeby ona po prostu sobie pogniła, co nie? Więc chciałem gdzieś ten obornik tam wplatać. I co prawda macie rację, bo obornik jest. Ale raczej jako taki dodatkowy bonus, nie? Więc też fajna sprawa. Dobra. Ten odcinek w ogóle chyba macie na niedzielę, z tego co wiem. Więc miłej niedzieli, życzę wam. Rosołku dobrego i w ogóle. Obornik do niedzieli w sam raz, nie? Także sobie ten odcinek w ogóle nagrałem w piątek. Na sobotę macie fajny moment od Fika, więc naprawdę kozacko. Super, że jakoś tam tak fajnie wychodzi. Nie no, obornicze, klasa. Klasa z obornikiem idzie. Nie będzie mi starczy w ogóle. Ile to tego jest? Łe, ten obornik to kozacko tu leci. Ale to chyba mam ten, automatyczną dawkę. No jest automatyczna, więc spoko, nie będzie tam automatyczna w sumie. Nie będę go tam specjalnie zmieniał sobie. Zawrócimy sobie na tym polu. Raz przy razie myślę, będę jeździł, żeby wiecie, nie czekać z tym. Ej, to może całe to pole rozrzucimy. Jeśli tak mało tego obornika idzie, to naprawdę koks, nie? A w ogóle wygląda to na tym, na mapie. Mogę sobie zobaczyć mapę jakoś, w jakiś sposób? No, troszkę tam pomaga, to widzicie, ten obornik troszkę pomaga. Nie jest jakoś tam specjalnie to dużo, ale zawsze troszkę jest. Więc super, nie? Troszkę tego trzeba nawieźć więcej. Właśnie nie wiem, czy może dawki nie zmienić nawet, poczekajcie. Bo dawka jest automatyczna pod tym chyba. Tak, i to się chyba zwiększa tym, nie? Ta dawka się będzie zwiększała. Chyba jest troszkę bardziej żółta, nie? No więc tak, zmienić sobie tego dawkę na to. O! No i teraz jest spoko. Teraz będzie spoko. Zobaczcie, tą dawkę dopiero poznałem, tam dziękuję bardzo za wszystkie komentarze, gdzie pomówiliście mi, jak tą dawkę ustawić. I faktycznie, oczywiście to działa, macie rację, więc dzięki serdeczne. Bo ja na przykład z tym w ogóle nic nie wiedziałem, jak to się ogarnia, się okazuje, że to po prostu pod K i N chyba się ustawia. Więc super sprawa. Dzięki jeszcze raz serdeczne za to, za tą podpowiedź. Wyłączymy sobie. Pojedziemy sobie może teraz z tej strony. Od drogi. Dobra. I odpalamy i ruszamy z tym. Też zarobi sobie w ogóle dźwięki borsuk zrobił do tego. Znaczy chyba borsuk, to jest chyba borsuka. Znaczy borsuka na pewno, nie wiem czy też ktoś przy tym nie pomagał. Ale są po prostu dźwięki takie jakby. Wiecie, jakby coś tam tłukło co jakiś czas o coś, nie? Bardzo fajna sprawa. Naprawdę kozacko to wygląda. W sensie nie dość, że sam rozrzutnik to jeszcze kozacko wygląda. W ogóle jak teraz to wygląda? No tak klasycznie. Troszkę mamy rozrzutniki do tego. Taka bardziej ten rozrzutnik pasowałby do 3P-ka. Ale no już nie chciałem go czepiać, bo 3P dzisiaj się narobił, więc wystarczy, nie? A ten Belarus jak najbardziej spoko to wygląda. Też pytacie skąd on jest? Oczywiście z Mudhuba, taki warsztat niedaleko. Można sobie pojechać zamówić. Bardzo spoko opcja z tym, że Belarusem, nie? No, więc fajnie, fajnie młodzieżowo. Ogólnie też niedługo będzie się jakiś zetarszy kawał do kupienia, ale to myślę dopiero gdzieś na wiosnę, razem z kombajnem. Więc jak ją sobie ogarniemy, może też jakieś nakładki nałożę do tej przyczepy, co mam. Ewentualnie może do przyczepy, co po prostu, co jest do kostek. Po prostu przerobię sobie, znaczy w sensie burty pozamykam i będę wozić czemu sobie pszenicę, znaczy zboże jakiekolwiek. Ale tak chyba zrobię, raczej to będzie takie rozsądne, nie? Co by nie było. No i też chciałem ogólnie założyć warsztat u siebie w garażu, żeby móc sobie tak już legalnie naprawiać, modyfikować rzeczy. I prawdopodobnie też będziecie ten warsztat mieli w tym miejscu.
Także taki malutki smaczek i serek w postaci warsztatu będzie mieli na mapie, żebyście mogli sobie z niego korzystać, oczywiście. Taka ciekawa posteczka. Dobra, i w ogóle ile tego bordika śmiecało? Tak, jeżdżę już, zaraz całe pole zrobię w sumie. A nie patrzę, jest połowa. Myślę, że nawet całe pole walniemy w takim razie. No to odcinek trochę spory wyjdzie, taki w wypadku. 52 minut już trwa. No to nieźle. No ale nic, dłuższy odcinek macie, takie daily troszeczkę, żebyście mieli co oglądać, powiedzmy. No bo te odcinki chciałem robić trochę też takie, które są, wiecie, no coś tam, jakieś treściwe, nie? O Jezu, ja tu mogę tak daleko? Jeźdź jak jakaś, wiecie, oferma. Na blisko, tak? Nie, no tak, to spoko. Teraz będzie mi to lepiej wychodziło. Dobra. Wszak nie wrócić, jakieś maliny rosną czy coś. Dobra. Powolutku. Obracamy się. Odpalamy i idzie. Myślę, że jeszcze w tą stronę jeden przejazd zwalniamy i powinien być ciekawy w sam raz, nie? W sumie spoko, że doładowałem sobie nabornik, bo tam chyba go było, nie wiem, połowa rożnika. Także w sam raz wychodzi, bo mamy tutaj. No, troszkę sobie odjadę w tą stronę bardziej. Okej, tak jak odjadę, to będzie chyba w sam raz, nie? Później. Tak, akurat sami jeden przejazd, więc spoko. Ale wyglądamy to na mapie. No i elegancko, żółto się porobiło na tej mapie, więc fajnie. Będziemy mogli sobie troszkę tego tutaj podziałać. Ogólnie tak powiem, chyba z tego co wiem, powinno być zielone, co nie? Dajcie znać w ogóle, bo z czerwonego zrobiłem zielone, więc żółte, więc chyba spoko. Ale czy jeszcze coś tutaj mogę do tego dorzucić, czy nie bardzo? Nie wiem, jakąś gnojowicę czy coś takiego, chociaż gnojowicę sobie nie mam, bo teraz raczej idę w obornik. Bo dałem tam słomy, ale wodę też trzeba będzie przywieźć ogólnie, więc wodę też się niedługo popowimy, jak chodzi o to. Dajcie znać, czy musi być wszędzie zielone, czy może być żółte. To taka ciekawostka, że największy problem mamy podczas tego, kiedy jest zielone, co nie? No tak mi się wydaje, raczej tak też jakoś tam logika podpowiada mi, że kiedy jest zielony, jest chyba najlepszy ten poziom. Nie wiem, no na tym precyzyjnym farmie gram dosyć od niedawna, a też chciałbym po prostu się z wami to jakoś też zintegrować, żebyście mi też podpowiedzieli, w jaki sposób mogę sobie tutaj fajnie i szybko gdzieś tam, powiedzmy, zrobić sobie większy plon. O, idealnie. Ej, nawet spory rozbrysk ma ten rozrzutnik. Myślałem, że on jest taki, że zaraz zarazem leci, a tu jednak, patrzcie, mamy troszeczkę większy, szerszy ten po prostu rozrzut, więc super sprawa. Boże, patrz, odcinek już trwa godzinę. Ja nie wiem, co ja robię po prostu, to jest jakaś masakra. Miałem jeszcze montować film, ale zmontujesz, kurde, jak ja zaraz lecę do roboty. Masakra jest, nie? Ja 13:20 kończę ten odcinek nagrywać. Więc słabo, troszeczkę. Bo myślałem, że zrobię go, a pół godzinki. Tak, odcinek z Eastern pół godzinki. Zawsze trwa godzinę, zawsze. Muszę po prostu nagrywać godzinę, potem z tego ucinam, jakieś rzeczy robię i tak dalej. Więc szybki montaż tego odcinka zrobię, wyrenderuję i może zacznę się wrzucać, kto wie. Zobaczymy, bo jakoś tam po prostu, nie? Dobrze. Myślę, że wyszło chyba w sam raz. Obornika trochę zostało, a to już sobie ten rozrzutnik zostawimy. Dobra, wystarczy. Rozrzutnik sobie w sumie zostawię tutaj pod tymi krzakami gdzieś. O, za garażem tym tutaj. Niech on sobie tutaj stoi, no spokojnie. Ja go tutaj nie będę ruszał specjalnie. A cóż, z wami się żegnam. Super, że byliście w tym odcinku. Naprawdę bardzo fajnie, że ta seria wam się podoba, że oglądacie i komentujecie. Jak mówię jeszcze raz, łapeczka, subskrypcja z dzwoneczkiem, no i follow jak na Twitchu. I mamy piękny zestaw zdrowego streamera i youtubera. Także dzięki za uwagę, do kolejnych, trzymajcie się. No i cześć, do jutra, pozdro.